Pod koniec października 2023 roku przeprowadziliśmy Spellbound z naszego miejsca na Wikor do mariny w naszym klubie żeglarskim w Gosport. Łódka na kilka miesięcy miała trafić na ląd, a my mieliśmy w planach kilka projektów. Nie obyło się oczywiście bez przygód i w czasie przeprowadzania łódki z miejsca w marinie do miejsca wyciągania z wody doszło do kolizji z łódką innego klubowicza. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to odsyłam do odcinka 132, bo w nim opowiadamy szczegółowo i o całym zdarzeniu, i o szkodach poniesionych zarówno przez nas, jak i przez klubowicza. Niecierpliwym powiem, że wszystko skończyło się dobrze, a nam udało się przywrócić Spellbound do jej pełnej glorii. To zdarzenie spowodowało jednak, że nie wszystkie zaplanowane projekty udało się przeprowadzić. Naprawa powypadkowa zajęła kilka dni, a my byliśmy niestety mocno ograniczeni czasem. Co udało się nam zrobić w ciągu pobytu Spellbound na lądzie? Łódkę odwiedziliśmy łącznie 12 razy, zostając na noc 2 razy, co dało łącznie 14 dni, w czasie których próbowaliśmy ogarnąć nasze projekty. Niestety, tak jak wcześniej wspomniałam, wypadek na marinie mocno nas opóźnił, bo naprawa zajęła nam aż 4 dni. Ale i tak sporo udało się ogarnąć w pozostałe 10 dni. Zrobiliśmy headlining w naszym Kingstonie. Tu poszczegóły odsyłam do odcinka 133. Pomogliśmy naszemu dobremu koledze Rysiowi z konfiguracją jego steru. Oj, tu to wszystko trochę zajęło, bo Rysia łódka ma tak zwany chowany kil, więc i ster musiał się chować. Odświeżyliśmy naszą podłogę, tutaj szczegóły w odcinku 135. Zajęliśmy się zarówno kadłubem, bo musieliśmy go porządnie wymyć i pomalować farbą antyporostową, jak i pokładem. Tutaj musieliśmy nie tylko pokład przeszlifować, usuwając starą farbę, ale też i pomalować. Wierzcie mi, to zajęło nam najdłużej. Samo malowanie farbą antyporostową zajęło nam tylko jeden dzień, ale już pokład? Tu zeszło nam 2 dni. Przy okazji sprawdziliśmy anody i wyszorowaliśmy naszą śrubę. Muszę przyznać, że zarówno kadłub, jak i śruba oraz pokład wyglądają pięknie. Odnowiliśmy też oznaczenia na łańcuchu kotwicznym. Stosujemy system co 5 metrów, oznaczając każde 5 metrów dobrze widoczną trytytką w kolorze pomarańczowym. Zanim łódka trafiła do wody, wymieniliśmy przepalony stop solenoid i guzik służący do gaszenia silnika. O tej wymianie możecie się dowiedzieć więcej z odcinka 136. Ostatnia rzecz to wymiana pinu do autopilota. Pin jest zrobiony z brązu i umieszczony na pokładzie. Wstawiamy w niego nóżkę autopilota. Stary pin się rozpadł i okazało się, że przez ten dziurawy pin dostawała się nam woda do naszej kajuty na rufie. Wymiana pinu na nowy naprawiła przeciek, a nasza kajuta rufowa znów jest w doskonałym, czyli suchym stanie. Pod koniec marca, tuż przed świętami wielkanocnymi, Spellbound wróciła na wodę. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy Spellbound idzie do wody. Proszę bardzo, gotowy. O, drabinę muszę zabrać, to zaraz zabiorę. Odbijacze powieszone, liny rozprowadzone. No wszystko powinno być ok. No trochę stresuję, bo pogoda taka niefajna. Jak zwykle pada deszcz, jak to zwykle w tym kraju.
No już zaczyna się ruch tutaj. My będziemy lecieć jako trzecia łódka, więc bardzo szybko. Marcin z Robertem popłyną od razu do Bicor. Ja zostanę, by pomóc. Niestety, mocne wiatry zmieniły nasze plany. Marcin razem z naszym kolegą Robertem od razu popłynęli na nowe miejsce, a ja zostałam w klubie, by pomóc innym skiperom przy wodowaniu ich łódek. Proszę bardzo. Marina. W strugach deszczu. Ja tutaj grzecznie czekam, bo ma przypłynąć pan, od którego mam odebrać liny. Motorówką. Także mu pomogę. Pogoda, jak widzicie, paskudna. Są porywy wiatru. Akurat jest cicho. Ale jak są, zdarzają się te porywy, to jest paskudnie. W normalnych warunkach zostalibyśmy w klubowej marynie do czwartku, założylibyśmy żagle i uporządkowalibyśmy łódkę. Ale zbliżający się sztorm zmienił nasze plany. Musieliśmy skupić się przede wszystkim na szybkim i bezpiecznym przetransportowaniu Spellbound na jej nowy mooring. Popłynęła więc golutka jak święty turecki, a my czekaliśmy na spokojniejsze dni, by móc ją odwiedzić i założyć żagle. To udało się nam zrobić w pierwszą sobotę kwietnia. Perfect. Yes. That's what we love to hear. Zobacz, czy pluje wodą. Widzę, że pluje, ale tutaj. There's got water coming out back. Yeah, that's good. It's a little. Perhaps because it's cold, we've got a little of smoke. Oh yes. Yeah. As it warms up. The bell's clear. No cóż, moi drodzy, trochę crazy idea. Szaleństwo. Będziemy chyba grota zakładać tutaj. No taki wiaterek jest trochę wymagający, ale zobaczymy, może się uda. Nie do końca pamiętamy, jak to było wszystko, ale dobra, jakoś damy radę, mam nadzieję. Trochę wiało, ale akurat w dobrym kierunku. Dla nas prosto w dziób. To co, ryzykujemy? Pewnie, w dobrym kierunku ten wiatr jest. Ale Monika, wiesz, przede wszystkim załatujemy tego grota na tył. Dobra, mam ją gotową. Mam korbę. O, holender. A nimbusa masz? Trochę nam to zajęło. No i niestety, sukces był połowiczny. Bo o ile poradziliśmy sobie z grotem dosyć dobrze, to niestety fuller foka zablokował nam linę i mimo kilku prób musieliśmy żagiel zdjąć i przełożyć na prawe i założenie żagla na następny weekend. Jak nam poszło, tam znajdę za kilka dni. No to z dnia dzisiejszego udało nam się, moi drodzy, zrobić grota, główny żagiel. No a tutaj niestety coś się nam niestety zrobiło. Na dziś tyle. Miło, że do nas zajrzeliście. Zapraszamy ponownie. I oczywiście zachęcamy do subskrypcji. Do zobaczyska za kilka dni. Będzie na pewno żeglarsko. Pa!